tym roku zmieniły się zasady. Po raz pierwszy nie będzie wśród stypendystów studentów, dlatego że od tego roku szkolnego stypendia są przyznawane uczniom, którzy uczęszczają do szkół na terenie miasta Puck. Nie mamy uczelni wyższej, więc jakby siłą rzeczy studenci nie są naszymi stypendystami. Stypendia uczniowie otrzymują przez 10 miesięcy, uczniowie szkół podstawowych i absolwenci kół podstawowych 120 zł miesięcznie, uczniowie szkół ponadpodstawowych 150 zł miesięcznie. To są nie tylko za średnią, ale również za to, co robią dla swojego środowiska lokalnego, co robią dla swojego miasta, za to, jakie osiągnięcia mają w sporcie, w kulturze, w różnych dziedzinach życia, więc właściwie to jest suma takich różnych osiągnięć. Od tego roku nie tylko mieszkańcom Pucka przyznajemy, ale wszystkim uczniom, którzy spełnili kryteria i chodzą do szkół w Pucku. Nie do końca nam się, szczerze mówiąc, podoba, bo uważamy, że to powinny być wyróżnienia i nagrody dla naszych mieszkańców, żeby jeszcze bardziej ich ze swoim miastem związać i też oceniamy ich działalność dla tego miasta. Te dzieciaki, ta młodzież, która za chwilę otrzyma stypendia, to nie są przeciętni uczniowie. Oni po prostu czymś się jeszcze interesują, poza tym, że uczą się polskiego czy matematyki. I na pewno te pieniążki im się przydadzą na to, żeby te swoje pasje rozwijać. Sama radzi przyczyny, której obiecą do życia, jeśli zasypia, to nigdy syna wieczny. Religia, nie religia, byle przyklęknąć na starcie. Ojczyzna nie